Sława Ukrainie, bohaterom sława. Mamy w FIFA Mobile nowy event Ligi Mistrzów. Oczywiście kozacka grafika. W ogóle event trwa 50 dni w sumie. Jeden z najdłuższych w historii tej gry. No, Ci tam pamiętam, że, że tam 3 lata temu był bodajże pre-season, który też trwał niecałe 2 miesiące. Zaraz przejdę do Prezentacji tego eventu, ale zanim to, dajcie mi dosłownie minutkę. Otóż chciałbym się odnieść do mojego pozdrowienia. Pod ostatnim odcinkiem ktoś tam w komentarzu napisał mi, cytuję: Jak Polak w naszym państwie może wypowiadać takie słowa? Ojciec Bandera, matka Ukraina. Ja chciałbym się do Odnieść do tego raz i nie chcę do tego wracać. E, mianowicie, słuchaj, człowieku, chciałbyś, żeby u nas w Polsce była wojna? Chciałbyś stracić dorobek swojego życia? Chciałbyś uciekać z własnego domu? Chciałbyś stracić własną rodzinę? Nie chciałbyś tego? Nie chciałbyś? A są obok nas ludzie, którzy przez to cierpienie muszą przechodzić. Więc ty, głupi Polaczku cebulaczku, zamknij tą dupę, siedź cichutko i oddaj chwałę bohaterskiemu narodowi Ukrainy. Przejdźmy teraz do eventu, który tak jak mówiłem jest naprawdę dosyć długi, ale tak naprawdę prosty, ponieważ mamy tutaj tak samo jak mieliśmy w Toty te Skill game i ostatni to jest meczek. Reset są co 12 godzin, a nie co 24 godziny, także o tym pamiętajcie, oczywiście pamiętacie exchange, później te punkty przemielamy na grupowe punkty możemy wydać albo na coinsy, albo na graczy, albo na skill boosty. Ja jeszcze nie przemielałem, ale Myślę, że będę cisnął cały czas w skillboosty, bo tutaj jak możecie zobaczyć, no wszędzie jest na gracza 93, 91%, ale skillboostów najwięcej jest procent 32 na 20 skillboostów, zawsze, no, graczy, no tutaj na elitkę jest 1%, patrzcie na to, o, bazę elitę, ale te, także i tak elitki nie trafić. a nawet jak trafić, to ona jest warta 100 tysięcy, co się nie opłaca. Końcy. Jak ktoś chce, ale bardziej opłaca się po prostu lecieć tutaj w skillboosty, ja tutaj Te paczuszki otworzę może No jak widzicie też grajki się trafiają, a nie, nie same skillboosty Mimo, że powinny być A tu chyba czekajcie na grajka No niby, niby na grajkę z 12% dwa razy mi się trafili Chciałem żeby grajk mi się oczywiście trafił ale nie taki, tylko oczywiście chodzi tu o jakiegoś z eventu Liga Mistrzów. O! Kto to był? Czekajcie. O! Jest Garcia za 300 tysięcy niecałe. Ty to nawet nawet te paczuszki są fajne, nie powiem. No zaś skill boost, ale skill te też się przydadzą. Tam już na 12 P. Będę miał niedługo. No także, te paczuszki sobie tutaj otworzę, i co mogę tutaj Wam powiedzieć jeszcze w międzyczasie? Oczywiście, zapraszam na mojego Discorda. Tam już 400 osób wybiło. Dzięki naprawdę wielkie. Wszystkich, którzy są ze mną oraz przeciwko mnie, ale zapraszam. Zapraszam serdecznie, bo. Zawsze wcześniej możecie się tam czegoś dowiedzieć, bo Też nie zawsze mam po, oczywiście czas na to żeby Te odcinki na Tego YouTube'a rzucać Ale mogę wam powiedzieć jeżeli chodzi o Ligi Mistrzów, bo no, otwieram te paczuszki Co wyleci to wyleci Ale Jeżeli chodzi o Ligi Mistrzów, powiem wam że Maldiniego się nie da zrobić i Da się zrobić oczywiście karty 93 w zakładkach różnych jeżeli gracie free to play bez wydawania żadnych pieniążków to dwie karty 93 na spokojnie przez te 50 dni z tego eventu tutaj wyciągniecie jak kupiliście pasa ja jeszcze nie kupiłem ale chodzi tutaj o pasa za 5. 50... o czekajcie bo są ekrany ekrany za zajebiste co tu dużo mówić ty gościu tu jest ze Sportingu zarabia też 300 000, ale fajnie to będzie na przepołkę tam w Exchange. No i właśnie o tym chciałem wam powiedzieć, bo, bo słuchajcie, jak kupiliście pasa, to możecie odebrać trzech gości 93, co nie? A jak kupiliście pasa i dodatkowo robicie Exchange co, co, co tygodniowe? no w zakładce Exchange, czy tam punkty są to jak cały czas je robicie, to czterech graczy normalnie odbierzecie z tego eventu czterech graczy 93 można odebrać także naprawdę fajna sprawa, czy ja wiem, czy dla mnie e, oczywiście dla takich graczy którzy mają wysokie overall, jak ja to taki event trochę na przeczekanie do tych totców w maju będą 650, nie jeszcze cały kwiecień ale dla takich słabszych graczy to to jest naprawdę dobry moment, żeby swój skład wzmocnić. No i ostatnia paczuszka. Czy trafi jeszcze, jeszcze jeden grajek? O! Jest! Są ekrany zajebiste. Kto to? Alaba? Nie. Eee, Sabitzer? Nie, to z gościu z Lipska. Limer 87. To powinien być najdroższy. No. 300 tysięcy. To będą na trzy przepołki. Tu jeszcze zaś jakiegoś golda odbiorę. Bez 100 tysięcy gościu, normalnie z Barcelony, fati, To się ceni. No, także jeżeli chodzi tutaj, Maldiniego nie zrobicie, Kina zrobicie, jeżeli kupiliście pasa. Bez pasa nie zrobicie go. Tutaj w sumie te zakładki już omówiłem. No, nie mam na tyle punktów, bo trzeba 3000, żeby odebrać gracza 93. Ale tak jak powiedziałem, no bo tutaj 18 tysięcy potrzeba tych punktów, to wygląda w ten sposób, że za darmo to odbierzecie jednego gracza, co ja mówię, dwóch graczy, 93 z pasem odbierzecie trzech, a jak robicie exchange, to odbierzecie czterech. UCL Tournaments też o tym pamiętajcie, żeby to grać, bo też są dodatkowe punkty UCL Token. No i oczywiście, nie zapominajcie o Challenge Mode. Challenge Mode są w dwóch rodzajach: Head to Head oraz Challenge z, z komputerem. Head to Head, oczywiście, z graczami, zwykłymi ludźmi. Pamiętajcie o tym, żeby to grać. Także event w sumie w sumie spoko. Taki trochę na przeczykanie do tych toców. Tak jak powiedziałem, dla mnie, bo. Mam takich graczy z overallem już ponad 93 i tak naprawdę W tym evencie no nikt do mojego składu zbytnio nie pasuje Pasa jak możecie zobaczyć Jeszcze nie kupiłem natomiast ja go kupię Ale to dopiero w kwietniu nie to żeby Mnie nie było stać ale po prostu ja mam Ja mam taki zwyczaj że Nie lubię Wydawać w ciągu miesiąca więcej niż 100 zł na pierdoły a jak oglądaliście ostatni odcinek z FIFA MOBILE u mnie na kanale, to na poprzedni event Team of the Year troszkę tej kaski poszło, także wolę przyoszczędzić, ale śpieszy mi się na spokojnie tego pasa kupię. Jeżeli chodzi o paso, star pasa, to był na początku edycji odcinek u mnie na kanale, czy warto go kupować. Możecie do niego wrócić, jak ktoś nie widział. Ja pokrótce powiem tak. Czy polecam komuś kupować pasa? Czy namawiam kogoś? Nie, nie namawiam nikogo. Ale czy warto kupić star pasa? Oczywiście, że warto. 100 leveli jest w star Passie. Poprzedni star Pass z Toty trwał 42 dni. Ja go ukończyłem na tydzień wcześniej. A właściwie w ogóle nie tryhardowałem. Także tego star Passa. Na spokojnie myślę, że każdy z nas powinien skończyć na dwa tygodnie przed końcem. Przed końcem eventu. Także nie jest to wielką sztuką, żeby go skończyć. Także co jeszcze bym tu mógł powiedzieć? O, o Exchange, pamiętajcie, tu są te skillboosty za się. Czekajcie, odbiorę sobie tutaj. No, przepołki zrobimy. Tutaj pam pamiętajcie o tych skill boostach. No, później sobie to zrobię. Bo co, co tydzień to się oczywiście odświeża. Też pamiętajcie o e, przepałkach Team of the Week e, tutaj tych graczy. No i właśnie, ty. Ja zapomniałem o Team of the Week, bo tu, tu co tydzień jest 200 skill boostów. E, ja to oczywiście robię co tydzień, że, żeby nie było, ale ja zapomniałem o Team of the Week, bo w tym odcinku miałem przecież jeszcze Team of the Week odmówić. Bo tam Ronaldo normalnie jest i on z 6 milionów kosztuje, ale mm, mm, sprawa wygląda w ten sposób, gdzie jest ten Team of the Week? Eee, No tutaj, czekajcie. Ja tutaj Opening miałem zrobić z Team of the Week, Czekajcie. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Eee, eee, no tutaj jest. Patrzcie. Ja normalnie 2000 punktów Team of the Week naruchałem. Przez te 3 tygodnie, a nawet ponad 2000 tysiące, naruchałem. Także co, zrobimy taki mega openi, bo już 11 minut i szansa na trafienie Ronaldo zawsze jest, żeby się udało. A jak nie to szczęsnego, nie wiem ile tam kosztuje, czy z 200 tysięcy, czy z więcej. Na razie, no za, zaś pewnie te kalulu będzie mi wpadał, czy gdzieś taki. Coś w tym. O, ekrany Szwecja to e, Forsberg, chyba. Chyba tak. Ilon z 200 tysięcy. No, 250, tak myślałem. Zawsze coś. No, także po prostu ten opening sobie to. To ty chciałem. To ty już minęły. Teraz czekamy do maja na tosy ale po prostu zrobię sobie ten opening y, Team of the Week w nadziei na wtrafienie y, CR7 i się z wami tym to pożegnam tutaj. Także co mogę powiedzieć? Już właściwie nic. Czekajcie, bo ekrany są. Jest szczęsny. Ja nie, to jest drugi przecież cash. Dwóch Polaków jest w tym Team of the Week. To piękny Maty z Aston Villa zawitał do mojego składu. Czy do mojego składu, to może nie, bo on ma za, za niskim tutaj overall. Ale fajnie, fajnie tak Polaka w trafić. Tam oczywiście jeden już gwarant mi się trafił, także zaraz go odbiorę oczywiście. Kurde, ale te ekrany lecą. Znowu Forsberg zaś. Drugi już, ty. To ja mam tutaj szczęście, chłopie, czy też dziewczyno. Jak mnie tutaj oglądasz, ty. Ekrany, ja pierdzielę, co tu się dzieje. Ale fart. Nie wiem, co tu się dzieje na tym odcinku, ale mi się to podoba. Moi drodzy, 13 minut już jest. No, to 16 minut pewnie będzie ten odcinek trwał, coś ko koło tego. Nic sensownego już raczej nie powiem. Oprócz próby wtrafienia CR7, zawsze byłoby to coś 6 milionów, choć oczywiście, patrząc na stan mojego konta, to, to jest niewiele. No i zaś, chyba jeszcze będzie jeden countdown skończony. A tu są ekrany. Szczęsny? Nie, Cash. Piękny mety Cash. Raz, dwa. To mi się podoba. Teraz oczywiście ten mecz barażowy będziemy mieli przerwę międzyna międzynarodową, reprezentacyjną oczywiście. Ze Szkocją teraz gramy w Glasgow towarzyskie, ale później będzie ten mecz ze Szwecją albo z Czechami na śląskim niby stadionie najważniejszy w tym roku a tu znowu ekrany znowu Forsberg zaś no ta Szwecja zaś nas prześladuje to ze Szwecją to tam ciężko będzie wygrać, bo tam Zlatan jest i, i Forsberg i kurde ten Isak i, i, i kto tam, Kuluszewski teraz w Tottenhamie w bardzo dobrej formie też tego młodego yy, Murzynka, no nie żebym był rasistą, ale tego Elangę teraz z Manchester United powołali do reprezentacji yy, Szwecji. On jest zajebisty. No będzie ciężko. Będzie ciężko, ale trzeba ściskać kciuki, żeby nam się udało. Bo, bo wydaje mi się, że raczej Szwecja będzie naszym tutaj rywalem. Dobra, countdowny skończone. Także przejdźmy do gwaranta. Trzy gwaranty są tak. Eee, Harid najgorzej będzie. Najlepiej oczywiście CR7. Także ściskamy kciuki i trzema gwarantami się z wami tutaj. Eee, no właśnie, 80 jest gri grifo. Tak, grifo. Z dwie, no 140 tysięcy. Żeby chociaż szczęśliwy był to, to nie będzie najgorzej. Szczęsny? Tak, szczęsny. on z 500 tysięcy czy więcej. Eee, 857. To mi się podoba. No i na koniec CR7. I tym oto akcentem się z Wami żegnam. Trzymajcie się do następnych odcinków. No rzeczywiście. Eee, CR7 z, z Maroka. że w, Rzeczywiście polują po Fest się mi trafił. Trzymajcie się. Pozdrawiam was. Cześć.